Proszę Państwa, chcę powiedzieć kilka słów o świętym Pawle, a mówiąc dokładnie, że o świętym Pawle, bo co święty Paweł ma do powiedzenia współczesnemu człowiekowi. Na jego temat napisano już wiele książek. Ja nie chcę tutaj nic do tego dodawać. Chcę jedynie Państwa przekonać, że teksty świętego Pawła pozostają nadal aktualne. Mamy do nich stosunkowo łatwy dostęp, dlatego że Nowy Testament zawiera rozwój listów napisanych bądź przez samego Pawła, bądź powstałych w obrębie tak zwanej tradycji pawłowej. Chcę Państwu pokazać, że święty Paweł, że człowiek współczesny może nadal w niej tekstach odkryć coś dla siebie. To, co powiem, nie będzie nawet pierwszym daniem, by posłużyć się taką przenośnią, gdyż pisma Pawła to prawdziwa uczta intelektualno-duchowa, która może trwać przez całe życie. A zatem my będziemy mieli dziś tylko taką małą przystawkę. A jak wiadomo, przystawka ma za zadanie pobudzić apetyt. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. O wydarzeniu pod Damaszkiem, wydarzeniu, które niektórzy nazywają nawróceniem świętego Pawła, i o jego otwartości, o tym, że był człowiekiem wiary. Co w ogóle stało się pod Damaszkiem? Jak można zrozumieć to wydarzenie? Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że Szaweł był człowiekiem niesamowicie wykształconym. Skończył szkołę Gamaliela, Oxford tamtych czasów. Większość Biblii hebrajskich znam na pamięć. Dlatego, gdy przemawiał do słuchających go ludzi w czasie jego podróży misyjnych, nie potrzebował żadnych ksiąg. Gdy pisał listy, fragmenty Starego Testamentu, cytował prawdopodobnie z pamięci. Zatem był człowiekiem szalenie wykształconym. I tenże tak inteligentny i błyskotliwy człowiek wpada w pułapkę fanatyzmu religijnego. Angażuje wszystkie swoje możliwości intelektualne, by zwalczać i niszczyć chrześcijaństwo, nowo powstałą sektę religijną. Otrzymuje listy polecające, by prześladować znienawidzonych chrześcijan. I jedzie do Damaszku, by tam ich aresztować. Jego przyjaciel, święty Łukasz, tak opisał go około lat. Szaweł siał grozę i wyszło urządzą zabijania uczniów pańskich. Z Damaszku Szaweł wyjechał jako nawrócony chrześcijanin. Przyjął chrzest. Stał się jednym z najbardziej pracowitych apostołów. Jego misja to była ciężka praca. Zresztą sam ją podsumowuje tak. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity, po 40 razy bez jedynym. 3 razy byłem wysieczony mózgami. Raz kamienowany. 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Często w podróżach. W niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców, od własnego narodu, od Boga. W niebezpieczeństwach w mieście, na pustkowiu, na morzu. W niebezpieczeństwach od fałszywych braci. W pracy i umęczeniu. Często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu. W licznych postach, w zimnie i na kości. To tekst z drugiego listu do Koryntian. Można powiedzieć, że Paweł zewangelizował większość ówczesnego świata pogańskiego. Powróćmy jednak do pytania, tego pierwszego naszego pytania. Co się wydarzyło pod Damaszkiem? I odpowiedź na to pytanie jest krótka. Nie. Paweł w swoich listach jest dosyć powściągliwy w mówieniu o tym. Owszem, mamy opisy tego wydarzenia, ale ich autorem jest Łukasz, a nie Paweł. Zresztą Łukasz chyba bardziej jest teologiem niż historykiem. Pisze, że szła olśniła jasność z nieba. Pisze, że upadł na ziemię, usłyszał głos. Tutaj ciekawostka. Biblia nie wspomina nic o koniu. Koń świętego Pawła to motyw znany malarzom i artystom, ale w Biblii nie ma nic ani słowa na ten temat. Towarzysze podróży słyszeli głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł, kiedy otworzył oczy, nic nie widział, więc jego towarzysze zaprowadzili go do Damaszku. Tu pojawia się Ananiasz,
Chłopski spadł z oczu szabla, odzyskał on wzrok i został ochrzczony. Było to wydarzenie wyjątkowe. Wydarzenie, które radykalnie zmieniło Pawła. Był prześladowcą, teraz stał się wyznawcą Chrystusa. O samym wydarzeniu pod Damaszkiem nie możemy zbyt wiele powiedzieć. Nie wiemy, co tak naprawdę dokonało się w sercu Pawła. Owszem, możemy obserwować fakt. To jest ta zewnętrzna strona nawrócenia. Ale nie mamy dostępu do tego, co dokonało się wewnątrz, w tajemnicy serca Pawła. Zatem widzimy, że to wydarzenie było wyjątkowe, ale również bardzo, bardzo intymne. Można powiedzieć krótko, że Szaweł spotkał zmartwychwstałego. Podobne pytanie mógłby Państwo zadać innym. To znaczy, co się stało, że zostałeś zakonnikiem, pijarem, przyjąłeś święcenie? Bardzo ciężko jest mi o tym mówić i bynajmniej nie dlatego, że się tego wstydzę, ale dlatego, że nie potrafię tego nazwać. Mógłbym to opisać tak. Kiedy sięgam pamięcią, kiedyś podczas modlitwy zadawałem Bogu pytanie, co mam robić? I usłyszałem głos, pójdź za mną, naprawdę. To było takie wewnętrzne przynaglenie. Później z czasem to potem zapomniałem. Wszystko mi się bardzo dobrze układało. Pewnego razu przypomniałem sobie to pytanie i tamten głos. Po prostu mnie sparaliżowało. Chciałem gdzieś przed tym uciec, zapomnieć, ale się nie dało. Dzielę się dzisiaj z Państwem tym moim doświadczeniem, żeby Państwu powiedzieć, że wszyscy przeżywamy jakieś nasze wydarzenie pod Damaszkiem. Jest ono bardzo intymne. Trudno go opisać, ale jest bardzo autentyczne i ważne dla naszego życia religijnego. Dziś także wiele naszych dróg prowadzi do Damaszku. Tak naprawdę Paweł jest nam bardzo bliską osobą. Można nawet powiedzieć, że bliższą niż apostołowie. Zasadniczo my znajdujemy się w podobnej sytuacji co Paweł. Grono 12 poznało Jezusa przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Można powiedzieć, byli pod tym względem szczęśliwcami. A Paweł poznał Jezusa, ale zmartwychwstałego. Nie znam go za życia. Czyli tak jak my. I w tym staje się on nam bardzo